cenili, on wszystko wiedział. To był człowiek, który miał po 80, a był bardzo młodym. Potem już po paru latach, już miał te 90 lat, to dojeżdżał z Queensu 2 kolejkami. Nie pozwalał, żeby mu pomagać. Przychodził do instytutu, pracował po 6-7 godzin. Jak potrzebował książkę, czy jakieś pismo, czy jakąś gazetę starą, to se przystawiał drabinkę i sam wchodził. Nie pozwalał sobie w ogóle pomagać. Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku powstał w 1943 roku, założony przez współpracowników marszałka, którzy w wyniku zawieruchy wojennej emigrowali za ocean. Przez ponad pół wieku Instytut podtrzymywał i krzewił polską myśl niepodległościową, nawiązując do piłsudczykowskiej tradycji. Najważniejszą część zbiorów stanowi tak zwana adiutantura naczelnego wodza, tak zwane archiwum belwederskie, które zostało wywiezione w 1939 roku we wrześniu przez wspomnianego tutaj wcześniej przez panią Magdę Kapuścińską Wacława Jędrzejewicza, wywożone razem ze złotem polskim, wywożone przez Floyera Reichmana i Ignacego Matuszewskiego. Ono trafiło do Nowego Jorku i trafiło potem do Instytutu Piłsudskiego. Przedwojenną kolekcję przywiezioną do Stanów Zjednoczonych przez założycieli Instytutu uzupełniają prywatne zbiory przekazane przez znajdujących się na emigracji Polaków. Obecnie w archiwum Instytutu znajduje się ponad 1 000 000 cennych dokumentów. Zbiory są najczęściej wykorzystywane przez młodzież polonijną albo historyków miejscowych, amerykańskich, którzy często odwiedzają Instytut Piłsudskiego, bo nasze zbiory są uzupełnieniem po archiwum Hoovera, które posiada bardzo dużą kolekcję zbiorów polskich. Instytut Piłsudskiego jest poza terenem polskim, terenie Stanów Zjednoczonych, jest drugą co do wielkości kolekcją archiwalną, historyczną. W czasie stanu wojennego bardzo dużo zjawiło się w Nowym Jorku młodych ludzi, którzy nigdy nie znali prawdziwej historii Polski. No i postanowiliśmy, że trzeba namówić profesora Jędrzejewicza, żeby miał wykłady z dziedziny historii, prawdziwej historii o Piłsudskim. Profesor bardzo się do tego zapalił i organizowaliśmy co 2 tygodnie, takie bardzo ekskluzywne spotkania. Zarząd i Rada Instytutu głównie składa się właśnie z pokolenia tego solidarnościowego, ale również jeszcze młodszych ludzi. Także muszę powiedzieć, że średnia wieku Rady to jest taka, no, około 50, jak tak powiedzieć. Mam bardzo dużo wolontariuszy, młodych ludzi. Mamy wolontariuszki, które są studentkami z uniwersytetów amerykańskich, które przyjechały z Polski, które do nas przychodzą, poświęcają wiele godzin w tygodniu, pomagają nam w digitalizacji zbioru, które jest w tej chwili naszym głównym zadaniem, żeby zabezpieczyć i móc udostępniać te zbiory. A mamy ciągle stażystów z Polski. Rząd polski finansuje przyjazdy archiwistów i bibliotekarzy, którzy nam pomagają w modernizacji zbiorów. Także Instytut jest pełno młodych ludzi i to jest bardzo miłe. Instytut jest tym miejscem takim, promieniuje tą polskością i uważamy, że my rzeczywiście spełniamy swoje zadanie, tą misję, którą nam dał już Instytut, który powstał w 1923 roku w przedwojennej Polsce, bo my jesteśmy kontynuacją tego Instytutu.